Hej, cześć, witam serdecznie, wracamy do Wiedźmina 3 Dzikiego Edycja Gry Roku. I w poprzednim odcineczku miałem delikatny problemik, aby sobie poradzić tutaj z łowcami czarownic. Jednak oczywiście poza nagrywaniem udało mi się to wszystko ogarnąć za pierwszym razem. Jednak widzę, jak troszeczkę więcej nagrywam, tym mniej się koncentruję i w ogóle, ale udało mi się odnaleźć klucz do celi, w której znajduje się Margarita. Przynajmniej tak sądzę, że to jest ten klucz, ale tak ona wspomniała, że ten cały nadzorca ten klucz posiada. W takim razie wypuśćmy tą dziewczynkę. Jak widać, jestem przetyrany, kurczę, co przez robisz? Eliksiry. Zaraz będzie tu Jen. Pamiętamy, Yennefer dała nam w poprzednim odcineczku faktycznie jakieś urządzenie, dzięki któremu nas miała namierzyć. Rita, co oni ci zrobili? Jak dorwę tych skurwysynów. Chętnie pomogę, jeśli dożyję. Muszę ją stąd zabrać, natychmiast. Nie przejdę przez portal z wami obojgiem. Musisz sam stąd wyjść. I tak nie lubię portali. Idźcie już. Znaczy, z wyjściem nie będzie problemu, bo spodziewam się, że właśnie trzeba było wyciąć tych łebków pod koniec, a do tego gościa można było się w jakiś sposób podkraść. A ja tam wszedłem w środek, dlatego ginąłem tam dwukrotnie z rzędu. Sheila de Tancerville. Okej. Margarita Lausantil. Czy ja tutaj zostałem zamknięty w tej celi i już z niej nie wyjdę? Już myślałem. W każdym bądź danym razie udało nam się to ogarnąć. Pozostaje nic innego, jak opuścić ten przybytek rozpusty głównym wyjściem. Jak oni mnie tutaj... Aha, czyli musimy wyjść górą w jakiś sposób. No dobra, skoro tak. Byłem również w siedzibie tego całego, kurczę, nadzorcy. Myślałem się, że on będzie miał tam jakieś ciekawe przedmioty, itemy czy cokolwiek. Okazało się, że nic ciekawego nie posiadał. Okej. Okay. Czyli to by było na tyle. Spotkaj się z Yennefer i lożą czarodziejek w karczmie Jaskra. Zadanie zostało ukończone. Ostatnie przygotowania zostały zaktualizowane. Dobra, w takim razie rzućmy sobie okiem po raz kolejny na zadania. Odnalazłem sobie jeden również rynsztunek, który znajdował się w ciekawym miejscu dość. Nie wiem, czy teraz będę w stanie to pokazać. Chyba będę w stanie pokazać. Kojarzę, że tam była wieś Stegne i tutaj mieliśmy w jednym z tych właśnie takich cokolików, nie wiem, jak to się nazywa, studzienek, była skrzynka, której wcześniej nie byłem w stanie dostrzec. Okazało się, że właśnie w jednej z nich był mistrzowski schemat Szkoły Wilka, ale to udało mi się odnaleźć. Zostały nam jeszcze tylko z poszukiwań oczywiście Skellige, tam się udam z czasem. Z zadań pobocznych wszystko jest związane jeszcze na troszeczkę wyższy poziom. Do tego dojdziemy. No i to co? No to spotkajmy się z Yennefer i lożą czarodziejek w karczmie Jaskra w takim razie. Czy mamy tutaj jakąś szybką podróż dość blisko? Mamy. W takim razie do szybkiej podróży i stamtąd... Słyszałeś? Czarodziejków zaraz się zatrujesz. Podnieśli bunt przemocnikami stanie. Niech tylko tu przyjdą. Posmakują mojego miecza. Czy będę musiał z nimi walczyć wszystkimi? Chyba nie. To by była lipa. Biorąc pod uwagę, że miałem problem tam z 7 czy z 8 owcami czarownic, a tutaj ich stoi 1 500 000. Dobra. Szybką podróżą udamy się w stronę właśnie Jaskra. No i zobaczymy, co ta loża czarodziejek wymyśli ciekawego w walce z dzikim gonem. A niech was wszystkich porwie dziki gon. Ale zanim do tego dojdzie, to jeszcze bym sobie zrobił taki make, że coś bym sobie w tym schowku pozostawiał. Czy mamy jakieś ciekawe rzeczy? Zostawmy sobie takie rzeczy, które są bardziej, że tak powiem, wartościowe. Zwolni nam to miejsce, a resztę sobie zostawimy na handel. To jakiś w ogóle długi miecz, poziom 32, już wkrótce. Fajans, resztę będziemy mogli sobie spokojnie... Spodnie z Mahakamu. Teoretycznie jest to lepsze niż to, co mamy, ale zostawię sobie rynsztunek wiedźmiński. W tej skrzyni też będę musiał zrobić porządek. Mam tutaj naćkane wszystkiego 1 233 500. Można by było zrzucić jeszcze trofea. Trofea nam się nie przydadzą. Ok.
Okej, okay, żarcia mamy tonę, wszystkiego mamy w brud. W takim razie nie pozostaje nic innego jak... Jaskier, masz chwilę? Dla ciebie zawsze. Jakiś nowy temat się pojawi do rozmowy? Nie. Do zobaczenia. Jest ta loża tych czarodziejek. Tam jakieś pijaki, one tam pewnie na górze siedzą. Konwersują. Konwersują? Jest taki wyraz jak konwersacja? No jest, konwersacja jest. Dobra, co mamy tutaj? Ciri. Geralt? Co się stało? Jeszcze nic, ale coś się kroi. Filipa i Margarita chcą ze mną rozmawiać. No dobra, no to jest normalne. W sumie po to, żeśmy je wszyscy ratowali, wszystkie, żeby tutaj chciały z tobą porozmawiać. Ciri, właściwie o czym chcą z tobą porozmawiać? Pewnie nie wiesz. Powiedziały o czym? Nie, ale się domyślam. Założę się, że mają wobec mnie jakieś plany i właśnie chcą mi je łaskawie wyłożyć. Dobra, pójdziemy z Ciri i zobaczymy, co z tego wyniknie. Nie unikniesz tej rozmowy, ale jak chcesz, to mogę pójść z tobą. Przy tobie na pewno będą bardziej ważyć słowa. Nie byłbym tego taki pewien, ale co dwie głowy, to nie jedna. Chodź, miejmy to za sobą. Chciałyście ze mną rozmawiać? Z tobą, nie z Geraltem. Geralt zostaje, albo wychodzimy oboje. To sprawa nie się rypła. Zostanie, Phil. Przecież i tak wszystkiego by się dowiedział. Dobrze, o ile nie będzie się wtrącał. No dobra, w takim razie posłuchajmy. Traktuj mnie jak dekorację. Zapewne pamiętasz, że loża miała niegdyś wobec ciebie poważne plany. Miałaś odebrać nauki i stać się jedną z nas, ale niestety nie doszło to wówczas do skutku. Teraz zamierzamy odbudować lożę i ponawiamy propozycję. Dołącz do nas. Tak jak wtedy? Mam wyjść za mąż za jakieś książątko i zostać waszą marionetką? Wtedy byłaś dzieckiem, a my źle oceniłyśmy sytuację. Teraz proponujemy ci partnerstwo. Okej, okay, jaką ona podejmie decyzję? Możemy zauważyć fakt, iż faktycznie loża jest wyjęta spod prawa i znów będziesz musiała Ciri uciekać, tak jak przed dzikim gonem. Ewentualnie możemy stwierdzić, że w loży zawsze ktoś rządzi. Czyżbyśmy mogli wysłać Ciri jako przewodniczkę loży czarodziejek? Ona nie jest za bardzo czarodziejką, jest bardziej wiedźminką. Loża czarodziejek została wyjęta spod prawa niemal na całym kontynencie. Przyłączenie się do niej oznacza prześladowanie i ciągłe ukrywanie się. Królowie umierają, królestwa upadają, a magia trwa. Musisz sobie uświadomić, że zostałaś stworzona do wielkich rzeczy. I dzięki współpracy z nami możesz je osiągnąć. Gdy tylko nauczymy cię kontrolować moc... Od tego mam Avalacha. I ty na to pozwoliłeś? Naprawdę wierzysz w jego czyste intencje? No właśnie, tutaj mamy kolejne opcje do wyboru. Możemy albo postawić się po stronie Avalacha, ewentualnie nie postawić się po jego stronie, ale stwierdzić, że wstrzymamy jego stronę, tak to można przetłumaczyć. Możemy również stwierdzić, iż nikomu nie ufamy, to Ciri decyduje. Nie ufam ani jemu, ani wam, ale to nie ja się tu liczę. To Ciri decyduje. Wiedzący zawsze mają ukryte cele, nigdy nie robią niczego bezinteresownie. Jesteś narzędziem w jego rękach, nawet jeśli teraz tego nie widzisz. My zapewnimy ci wiedzę i ochronę, ale sama będziesz sobie sterem, żeglarzem i okrętem. I w przeciwieństwie do Avalacha możemy to obiecać. Nie oczekujemy od ciebie w tej chwili żadnych deklaracji. Przemyśl, co usłyszałaś i porozmawiamy, gdy będziesz gotowa. Jeśli to wszystko, to... Pójdziemy odetchnąć świeżym powietrzem. Okej, czyli tutaj mamy propozycję jakby wstąpienia, kurczę, w szeregi loży. Yennefer. I co? Nie wiem. Nie chcę o tym rozmawiać. Muszę się przejść. No Yennefer niewątpliwie też by to było na rękę, jakby miała takiego sojusznika jak Ciri w swojej... Mam nadzieję, że... ...oryganizacji. Nic jej nie będzie, jest twardsza niż nam się wydaje. Lepiej zajrzyj do Avalacha, podobno chciał cię widzieć.
No właśnie, z tym Avalachem również mamy tu związane zadanie. Idźmy w takim razie do niego. Chyba zaszła pomyłka, jestem tancerką, nie dziś. 32 poziom udało nam się dobić, czyli jesteśmy w stanie teraz już oficjalnie rozpocząć dodatki. One są tak właśnie pokazane na 32 poziom. 34 poziom krew i wino. Ale do tego wszystkiego dojdziemy. Co by mnie interesowało? Porozmawiać z Avalachem. Tak czy tak musimy z nim porozmawiać. Obydwa zadania nas do tego poniekąd przymuszają. No dobra, w takim razie idźmy do niego. Właściciel, więc zarzuć swoją wędkę gdzie indziej. Pytanie, gdzie go kurczę wyrzuciło? Dałabym ci zniżkę. Czy on tutaj się stąd wyprowadził? Dobra, jak już tu jestem, to przy okazji byśmy sobie może rozdali poziomik. W co byśmy poszli? Poszlibyśmy sobie może w... Powoduje u przeciwnika efekt krwawienia, który zabiera 50 punktów żywotności lub esencji na sekundę. Czas trwania to jest całkiem spoko umiejętność. Z tymi właśnie czarownikami, jak walczyłem. Czarownikami, właściwie łowcami czarownic, to mi tutaj pomogło dosyć znacząco. Możemy sobie przymedytować. Śmiało i odważnie, do południa. Sporo golda, 10 tysięcy. Ale ktoś pisał mi w komentarzach, że aby wykonać większość z rynsztunków wiedźmińskich, to potrzeba co najmniej ze 30 tysięcy. Sporo. Dobra, w każdym bądź danym razie udajmy się do tego Avalacha i zobaczmy, co z nim jest związane. Również dostałem komentarz, że z nim jest wątek dosyć ciekawy. Znam ten dom. Miałem stąd przegnać porządku. Miałeś? Uznałem, że jest nieszkodliwa. Pamiętamy oczywiście porządko. Sarę. On polas w ogóle gdzieś na górę, tak? Okej. Okay. No i zobaczmy, co z tym Avalachem wyniknie faktycznie. Tutaj dowiedzieliśmy się teraz, że... No właśnie, jest Sara. Możemy z tobą pogadać? No bo mnie chcesz wyrzucić? Jestem grzeczna! Nie, nie chcę cię wyrzucać. Nie przestraszyłam. No i Corin. Tak. Okej. Okay. Czyli ona sobie tutaj funkcjonuje. Ale kurczę, nie jestem w stanie określić, gdzie jest ten cały Avalach teraz. Niżej, tak? Tu jest przejście za ścianą. Tak. Czyli nie mogę z tobą specjalnie porozmawiać. To tutaj. Portal. Kiedy wejdziemy, nie będzie już odwrotu, póki nie dotrzemy do Gelsa. Gotowy? Tak, ruszajmy. Pamiętaj, gdziekolwiek trafisz, szukaj miejsca, które wygląda podobnie jak to tutaj. W końcu się spotkamy. Zostaniemy rozdzieleni? Tak, to możliwe. Nie mam umiejętności twojej protegowanej. Zirael jest panią czasów i miejsc. Ja jedynie potrafię wykorzystywać sekretną wiedzę. Już czas. Czyli teraz naszym celem Gels. Okej. Okay. Nienawidzę portali. Okej. Nowigrad, ukrawki. Wątek Avalacha ma być dość ciekawy być. Ma się tutaj dużo dziać. No zobaczymy, co cały czas przyniesie. Ostatnie przygotowania, zadanie zaktualizowane. Jesteśmy przeciążeni swoją drogą. Już nie jesteśmy przeciążeni. Gdzie my jesteśmy? Witaj na pustyni Diddivet. To gdzieś w naszym świecie? A czy w waszym świecie macie takie kaniony? Chodź, idziemy. Kurczę, konkretna lokacja. Słońce, księżyce jakieś w ogóle, okej. Co to właściwie za miejsce? Bardzo stary świat. Wyeksploatowany i zniszczony. Jest tu jakieś życie? Głównie pustynne stworzenia, zdolne przetrwać długie miesiące bez wody. No i olbrzymie pazurnice, głęboko pod powierzchnią.
Musimy uważać, żeby nas nie wyczuł. Czyli nie chcemy spotkać pazurnic. Przed nimi byli tu jacyś ludzie albo elfy? Myślisz, że tylko człekokształtni mają monopol na niszczenie światu? To co tu żyło? Jakieś inteligentne potwory? Przypatrz się tym skałom. Coś ci przypominają? Wyglądają trochę jak koryto wielkiej rzeki. Albo dno morza. Czyli żyły tu jakieś wodne istoty? Nie. Żyło tu morze. Chcesz powiedzieć, że... Istnieje wiele światów i jeszcze więcej form życia. Wiele z nich jest inteligentnych, o wiele bystrzejszych od was, ludzi. Ale okazuje się, że nawet to nie powstrzymało ich od wyczerpania zasobów swojego świata do ostatniej kropli. Jest i portal. Wygląda na lekko zrujnowany. Pozory mylą. To na co czekamy? Aż się otworzy, to powinno potrwać najwyżej kilka chwil. Okej, czy my mamy tutaj coś ciekawego do jakiejś eksploracji czy coś? Okej, coś się dzieje. Co się dzieje? Pazurnice nas wyczuły. No to ta. Świetnie. Czyli, skoro pazurnice nas wyczuły, weźmy sobie może... Naprawmy oręż. Z tego chyba korzystać nie będziemy, kurczę, nie udało się go naprawić. Dopiero za drugim razem, okej. A reszta niech sobie zostanie. Mam nadzieję, że on mi pomoże, kurczę, tutaj w walce z tym czymś. Mamy krwawienia, efekt to jest dobra opcja. No, te pazurnice nie stanowią największego problemu. Przypominałem trochę krabu pająki. A damage, który nam zadają, jest żaden. Z tym, że jest ich tutaj dość sporo, no właśnie. Co za ulga. Dobra, wychodzimy z tego świata, tu jakieś pazurnice nas zaczęły atakować w ogóle. Co mamy tu? Avalach? Czyli historia nie wygląda za ciekawie. Okazało się, że Avalach nie trafił tutaj za nami. Jak mamy stąd zejść w ogóle? Dobra, jest kolejny portal, tam mamy się niewątpliwie udać. Pytanie tylko, jak najszybciej się tam dostać? Coś mi mówi, że tutaj też będzie się działo. Te opary nie wyglądają szczególnie zachęcająco. Jakie opary, Geraginie? Aha, no widzę. Dobra, w takim razie... W takim razie podpalmy je. O ile będą chciały się podpalić. Kurczę, nie bardzo. Mamy z tego, co pamiętam, w ekwipunku... Przyspiesza regenerację. Otrzymane obrażenia nie zatrzymują regeneracji. Ale to nie było to. Pamiętam... Wydłużony czas trwania leczy żywotność równą aktywalną. No właśnie. Wyśmienita pełnia. Czyli jakbyśmy to łyknęli... Dodatkowo jeszcze jaskółkę. Zaraza. Muszę wstrzymać oddech. Dobra. Jeszcze chwila, jak mi się udusił. Nie no, właściwie nic tam się nie dzieje w związku z tym, że mamy te eliksiry wrzucone na siebie. Interesuje mnie, czy nie ma tutaj żadnego... Miejsce mocy. No właśnie. Mogę z niego zaczerpnąć. Jak wygląda mapa tego tego... Czy możemy w ogóle zobaczyć, jak wygląda mapa tego... rejonu? Chyba niekoniecznie. Czasami też zauważyłem, jest jakiś taki bonus, że nie jestem w stanie zaczerpnąć za pierwszym razem z danego kamienia. Muszę się dwukrotnie nad nim modlić, tudzież koncentrować. Moc znaku została zwiększona. Spoko, nic nam się nie dzieje. Muszę omijać te trujące chmury, albo bardzo szybko przez nie przechodzić. Okej, gdzieś spadłem. Zgubiłem z oczu w ogóle ten portal, gdzie mamy się dostać. Aha, jest tam, okej.
przecież tędy się nie uda przejść. Dobra. Może jakoś tędy bym sobie dał radę przebiec. Rzeczy tutaj ominąłem. Spodziewam się, było troszeczkę rzeczy ukrytych, różnego typu. No ale pomijmy to. W takim razie przechodzimy. Ciekaw jestem, czy teraz spotkamy się za Wallachem. Kurczę. Znajdź następne przejście. Całe szczęście nie ma większego problemu. Co lepsze, nic tutaj specjalnie nie widzę. No nie, mamy tutaj jakiś obiekt, który możemy... Okej, nieważne. Nie zdążyłem go złapać. No i po raz kolejny musimy się przedostać do kolejnego przejścia. Jak zimno. A naszym celem Gels. Kurczę, tutaj jakieś coś zamrożone. Muszę się gdzieś schować, bo zamarznę. I szybko znaleźć następne przejście. Może jak znajdę kolejną taką kryjówkę, to jakoś dojdę do przejścia. Co tutaj jest ciekawego? Tutaj znowu mamy zadanie związane z unikaniem mrozu. Okej. Pytanie tylko, gdzie jest taka następna kryjówka. Okej, czyli tutaj małymi skoczkami do przodu. Tutaj bym pobiegł. Nie wiem, czy to dobra myśl. Jakiś drut. Sznurek. Tam jest jakaś osada. Tam pewnie musimy się dostać. Zrobię sobie proforma zapis. Pobiegnijmy dalej. Kurczę, tracimy sporo mocy na to, żeby się dostać dalej. Wybrałem dobre miejsce, kurczę. Trzeba było to obejść jakoś inaczej. Kto wie? Czy tu? No nic, zróbmy zapis i zobaczmy. Okej, okay, udało się. Ślizgiem wejść w temat. A wyszliśmy w ogóle w jakimś budynku. Niech będzie. Latarnia. A jeśli mam szczęście, ten ktoś to pewien zgryźliwy wiedzący. No się schowaj tutaj jeszcze. Mamy zasypane aż po dachy. Ciekawe, ile trwa ta śnieżyca. Zaraz. Polecimy sobie dalej. To jeszcze, jak już tutaj dotarłem. Notatka podróżnika. Najgorsza jest ta wszechogarniająca cisza. Wydaje się, że nigdzie nie ma żywego ducha, tylko śnieg, śnieg. Wszędzie śnieg, aż po horyzont. Ale czasem znajdujemy jeszcze w domach żywych ludzi. Wszyscy są głodni i przemarznięci, ale nikt nie odmawia pomocy. Pozwalają nam się trochę ogrzać przy ogniu i zregenerować siły, a potem ruszamy dalej ku latarni. Ludzie mówią, że tam jeszcze są zapasy żywności. No tak, owa latarnia jest przed nami. Tam w tle. Co mamy tutaj jeszcze? Chciałem zobaczyć wszystko, wyeksplorować. Nie wiem, jak się w tym miejscu znalazłem, biorąc pod uwagę, że zrobiliśmy ten ślizg. Ślizgnąłem się od razu do budynku. Tędy było można jakoś się dostać. Okej. W każdym bądź danym razie na pewno trzeba uzupełnić siły witalne. No i schodzimy niżej. Latarnia naszym celem. Spoko. W takim razie co? W takim razie nie pozostaje nic innego, jak jeszcze skonsumować sobie oliwkę. Zrobić zapis. No i lecimy. Nie wiem, czy nie za odważnie. Wyprawiona skóra. Tam po drugiej stronie nic nie widzę. Zejdźmy niżej. Kurczę, tutaj coś. Oczywiście, co innego mógłbym tu spotkać. No tak.
gary dzikiego gonu pojawiły się znikąd, a ja oczywiście nieprzygotowany do zajęć z połową życia. To jest właśnie efekt krwawienia, który dzięki temu, że mamy go rozwiniętego na dość spory poziom, przeciwnicy sami z siebie giną. To mi się podoba. Sproszkowana perła. Jest trochę lipa, bo zaczyna nam pomału brakować jedzenia. A nie wiadomo teraz, gdzie będzie kolejna przystań. Najedzmy się na siłę. Siłę właściwie na maksa. Widzę, że cały czas jest punkcik do rozdania. Jeszcze sobie go przyblokujemy. Dobra, lecimy dalej. Mamy kolejną jakąś lokację, w której nie ma nic. Pomniejszy kamień runiczny tylko się ukrył. Okej, nic więcej. Czy jestem w stanie tutaj wejść? Jestem. No nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Tutaj zasypane jakieś przejście. Raz kolejny uzupełniamy zapasy naszej energii i mocy witalnej. Polecimy znowu dalej. 145 kroków nas dzieli tylko raptem. Tylko albo aż. Eliksiry nam się dodały tutaj zamiast jedzenia. Wolelibyśmy coś, kurczę, no i faktycznie zaczyna nam kończyć się pomału jedzenie. To nie jest dobra sprawa. Tona browców została. Znowu na chlany będę czekał. Dobra, ryzyk fizyk. Zaryzykowałem za mocno. Tu jeszcze jakieś ogary dzikiego gonu. Dobra, idziemy do tej latarni. Jesteśmy bardzo blisko. Uff. Będą nas gonić? Nie. Okej. No i ciekaw jestem, kogo tutaj spotkamy. Może tu będzie ten sam Gels. Długo ci zeszło? Jakieś problemy po drodze? Aha, no ta. Nie. Po prostu podziwiałem widoki. Co to za miejsce? Wydaje mi się, że już tu kiedyś byłem. Bo to prawda. To tu walczyłeś z projekcją Eredina, a wcześniej Ciri stoczyła tu walkę o ciebie. O czym ty mówisz? Nigdy się nie zastanawiałeś, jak to się stało, że opuściłeś czerwonych jeźdźców. Wiele razy, ale nic nie pamiętam. To Ciri po ciebie przyszła. Wyczuła, że jesteś w niebezpieczeństwie. Wyrwała cię z łap gonu i przeniosła do lasu pod Kaer Morhen. Eredin zaczął ją ścigać. Przeze mnie? Czemu nic nie powiedziała? A co by to zmieniło? Kurczę, no i teraz znowu ciekawe fakty wychodzą na jaw, że Ciri tutaj walczyła za nas. Ale czy to ty rozpaliłeś światło na szczycie? Ty rozpaliłeś światło na szczycie? Pomyślałem, że tak łatwiej ci będzie trafić. W końcu do tego służą latarnie, wskazują drogę. No coś w tym jest. Miałem nadzieję, że jednak się nie rozdzielimy. Uprzedzałem ci, że to może się zdarzyć. Którędy wypadła ci droga? Przez świat, w którym umierało słońce. Z trudem dotarłem do kolejnego przejścia. Idziemy po Gelsa, ale właściwie ciągle nie wiem, czemu jest taki ważny. Eredin jest inny niż król, którego zabił. Interesuje go władza dla samej władzy. Nie ma cierpliwości do rządzenia. Większość czasu spędza podróżując na czele czerwonych jeźdźców, więc potrzebuje w stolicy namiestnika. Gels jest świetnym administratorem i jeszcze lepszym intrygantem. To najniebezpieczniejszy elf NL. Ma jakiś słaby punkt? Tak, jest uczciwy. No to faktycznie słaby punkt. Co to za świat? NL?
Nie, to Ted Day Red. Czas końca. Świat zniszczony przez białe zimno. Wszystkich nas to czeka, choć na różnych etapach istnienia. Mówisz, jakby w ogóle cię to nie ruszało. Eredin dał się przytłoczyć świadomości zagłady i teraz rządzi nim strach. Nie chcę popełnić tego samego błędu. Możesz jaśniej? Nie tutaj i nie teraz. No dobra, czyli co, jesteśmy gotowi ruszyć dalej? To miejsce nie wygląda zbyt bezpiecznie. Ruszajmy. Tędy. Kiedy otworzy się następne przejście? Za chwilę. Mamy tutaj coś ciekawego do zabrania. Dobra, przejście się otworzyło. Na walach czeka. Nie mamy tutaj nic innego więcej do roboty. W takim razie opuszczamy ten świat. Podróże przez światy. Tirnalia. Pałac Świadomości, siedziba namiestnika Geelsa. I znowu jesteśmy sami. Należy. A nie, myślałem. To Tirnalia? Pałac Świadomości. Dawniej księżycowy. Główna siedziba Geelsa. W tych niektórych lokacjach nie mamy możliwości biegania. Miło, że doceniasz. Elfia architektura jest nieco bardziej wyszukana niż wasza. No tak, faktycznie ładne miasto przed nami. Usłyszę jakieś w ogóle panie. Ledwet verled sia noga. Emba ledwet es delistra tribioche deacum lealain. Czy jest i sam Geels? Jest jakaś muza jego? Tu robią? Chyba skończymy na dziś, moja słodka. Bądź tak dobra i zostaw nas samych. Bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to sprawa tylko między nami. Prawda, panowie? Krevan es pan et coam han maha i wiedźmin z Rivi. Kedmi. Pełna kultura. Jak wam się podoba moja nowa modelka? Przypomina nieco Lare Doren. Nie uważasz, Krevan? Być może wzrostem, niczym innym. O, widzę, że to dla ciebie nadal drażliwy temat. W takim razie zmieńmy go. Napijecie się czegoś? No kurczę, no nie odpowiem, żebym się czegoś nie napił w sumie. Masz może wódkę? A, prawda, wy tu nie hańbicie się takimi trunkami. Muszę przyznać, że nie spodziewałem się tu ciebie, Wiedźminie. Swoją drogą zawarłeś interesujący sojusz. Tak z ciekawości, myślisz, że Avalach jest z tobą szczery? No i właśnie, tutaj mamy kolejne decyzje do podjęcia. Czy my uważamy, że Avalach jest z nami szczery? Czy rządzi nim jakieś inne ukryte przed nami cele? Inne ukryte przed nami cele mogą rządzić nim. Możemy również stwierdzić, że jest szczery. No i gdyby nie był z nami szczery, to by nas tutaj do niego nie przyprowadził z drugiej strony. No i teraz się zastanawiam, czy jest szczery wobec Ciri. Ciri pomógł w wielu kwestiach. Ciri mu ufa całkowicie. Podejmijmy decyzję, iż myślimy, iż jest szczery. Zobaczmy, co z tego wyniknie. Myślę, że czasem nawet wśród elfów Enel trafi się ktoś przyzwoity. Naiwność jest błogosławieństwem głupich. Wydaje mi się, że dostrzegam cień zniecierpliwienia na waszych twarzach. A zatem co was sprowadza? Przyszedłem ci powiedzieć, kto zabił naszego króla. Zadaliście sobie wiele trudu, żeby do mnie dotrzeć. A zatem kłamstwo, które dla mnie przygotowaliście, też musieliście dobrze dopracować. Zobaczysz prawdę, wyśnisz ją. Znalazłeś o Neiromantę? Oni zawsze śnią prawdę. Czyli przeczucie mnie nie myliło. To będzie interesujące. Okej, wiemy, że jest chłopak uczciwy, więc na razie w sumie też nie mamy żadnych tutaj takich skłonności do tego, aby go w jakiś sposób
negować, przymuszać, czy być dla niego niegrzecznym. Po prostu powiedzmy... Owszem, pozwól z nami. Wiedźmin Geralt, prawdziwy człowiek czynu. Można wiedzieć, dokąd mnie prowadzicie? Do świata Enseed. Tym razem bezpośrednio. Chodźmy, zanim zleci się tu straż. No, widać, że chłopak faktycznie ma, proszę bardzo, jakie ma w ogóle umiejętności. Girls, okej. Namaluj mnie jak tą jedną ze swoich francuskich kochanek. Okej. Girls. No, Wiedźminie, w gwincie wiedźmińskiej grze karcianej jest oczywiście postać Girlsa, bardzo silna. Karta złota. Oczywiście zachęcam do rzucenia okiem również na kanał z gwinta. Dzieje się teraz dużo, weszła nowa aktualizacja. Nowigrad, Kameleony, Ciri. Rozumiem, że nie muszę przedstawiać naszego gościa. Witaj, Zirael. Więc to prawda, że jaskółka trzyma teraz z lisem. Nie próbuj nas szczuć na siebie. Nie pamiętasz, jak Avalach cię szantażował? Jak próbował cię zmusić, żebyś grzała łoże naszego króla? Dysponował twoim ciałem, jakbyś była świńską półduszą. Pamiętam, ale jeszcze lepiej pamiętam, jak doradzałeś Redinowi, co ma ze mną zrobić, gdy mnie już pojmie. I pamiętam, co czerwoni jeźdźcy zrobili w Karmoren. Nie przyszedłem tutaj, żeby się kłócić. Gdzie są obiecane dowody? Zobaczysz je we śnie. A tak, oneiromantka. Jej wizji nie da się zafałszować. Chcesz mi pokazać, jak Eredin zabił naszego króla? I co dalej? Mam podburzyć Enel przeciw Eredinowi? Wywołać rewolucję i ogłosić Avalacha nowym królem? No właśnie, tutaj te tematy są dość delikatne. Co masz zrobić? Wystarczy, że sprzeciwisz się Eredinowi, w sumie Avalach na nowego króla. To daleko idące przypuszczenie. Nie jest do końca powiedziane, że tak będzie. Nie pochlebiaj sobie. Wystarczy, że wystąpisz przeciw Eredinowi. Dobrze. Niech wieszczka wyśni mi ostatnie chwile mojego króla. Wyśni je nam wszystkim, żeby nie było żadnych niejasności. Czemu nie? Wasza jedyna szansa to wydać mu bitwę na ustalonych warunkach. W tym świecie, w dogodnym miejscu. Musicie płynąć na Skellige i odnaleźć Kamień Słoneczny. Dzięki niemu wezwiecie Naglfar i Eredina. Eredin nie otrzyma posiłków od Enel. Postąpiłeś słusznie. Wkrótce otworzy się nowy portal do Tirnalia. Ustabilizuj go i będziesz mógł wrócić. Chodź za mną. Okej, czyli sprawa się rypła. Ciri szczęśliwa, bo będziemy mieli możliwość teraz, niebawem przynajmniej tak myślę, spotkać się z Eredinem. Równie dobrze to mógł być blef. Mógł to powiedzieć tylko po to, żebyśmy go wypuścili. Zaraza. Trzeba go było przycisnąć. Spokojnie.
Avalach zna go lepiej. Wróci i wszystko nam powie. O wilku mowa. Geralt się martwi, że za szybko wypuściliśmy Geelsa. W sumie możemy stwierdzić, że mu nie ufamy. Możemy również stwierdzić, że jesteśmy po prostu ostrożni. I tak też powiedzmy. Ostrożności nigdy za wiele. Słusznie, ale wierzę, że Geels dotrzyma słowa i nie wesprze Eredina. Wygląda na to, że masz jakiś plan. Może się nim z nami podzielisz. Gdy znajdziemy słoneczny kamień, dzięki magii waszych czarodziejek, ściągniemy okręt Eredina do zatoki przy wyspie Undvik. Król Gonu wpadnie w przygotowaną zasadzkę, a my go zabijemy. Tak po prostu? Pokonanie Eredina nie będzie łatwe, ale dokonamy tego. Zbierzcie wszystkich i widzimy się w porcie. Płyniemy na Skellige. Kolejny odcinek, w którym dużo się dzieje. Kurczę, teraz te odcinki z tego Wiedźmina są naprawdę interesujące. Tutaj dużo, dużo się dzieje. No i zbliżamy się niewątpliwie ku konfrontacji z Eredinem. Będzie się działo. Zadanie zakończone przez czas i przestrzeń. Jakoś tak troszeczkę nie jestem... Nie nadążam. Aczkolwiek muszę zacząć. Naszym bojowym zadaniem jest teraz dotrzeć na Skellige. To dobrze, będziemy mogli sobie tam przy okazji dotrę sobie na to Skellige i może nie w następnym odcinku, bo tutaj pewnie coś po drodze się wydarzy, więc tutaj wolałbym sobie to akurat nagrać, ale chodzi mi, że będę na Skellige mógł sobie poszukać tych wszystkich rynsztunków. To będzie dobra sprawa. Z zadań pobocznych mamy tylko Novigrad i oczywiście serce z kamienia. A oprócz tego, no naszym zadaniem będzie spotkać się z Avalachem na statku. Dobra, okej. Okay. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Ten odcinek trochę dłuższy, ale nie chciałem przerywać w kluczowych momentach. I do wkrótce. Na razie. Cześć.